Dla wielu biegaczy złamanie granicy 3 godzin w maratonie to marzenie, cel sam w sobie, dla innych zaś niezbędny element drogi rozwoju. Podczas 6 edycji maratonu wokół Jeziora Tarnobrzeskiego ten magiczny wynik udało się osiągnąć 6 biegaczom, wśród których najszybszym okazał się Polak Rafał Czarnecki, który na mecie zameldował się z czasem 2 godzin, 34 minut i 42 sekund. Trzeci maraton i trzecie zwycięstwo w tym roku. No. Tak jakoś wyszło. Na początku to było fajnie, chłodnęło, teraz trochę gorzej, bo słońce wyszło, ale na początku tak, Ukrainiec wyrwał, ja go próbowałem dojść, tylko że nie od razu, tylko powolutku, powolutku. I doszedłem go na 15 kilometrze, on już widziałem, że był ugotowany i po zawodach był w tym momencie. Ostatnim, czyli 6 na mecie zawodnikiem, który złamał granicę 3 godzin, był zaś Jacek Długosz ze Starachowic, który zakończył bieg z wynikiem 2 godzin 59 minut i 52 sekundy. Początkowo warunki bardzo sprzyjały, ale ja już 4 raz startuję w Tarnobrzegu i wiem, że no jak powiedzieć, z każdą godziną temperatura się podnosi. W ogóle podoba mi się po prostu to miejsce, bo wbrew opinii no, dobrze mi się tu biega. Nie każdy po prostu, przepraszam, nie każdy mówi, że ta trasa jest łatwa, miła. No ja się przyczaiłem do niej, także zawsze trzeba brać, przepraszam, jak powiedzieć, siły na zamiary. Także, a pomimo wszystko, że mam kontuzję, dosyć ciężką, także jestem zadowolony. Łącznie tegoroczną edycję maratonu ukończyło 43 zawodników, którzy zapiszą się w historii tarnobrzeskiego sportu jako ostatni uczestnicy biegu na królewskim dystansie, czyli 42 km i 195 metrów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Na pewno zmniejsza nam się liczba w maratonie, czyli w tym biegu na 42 km, ale to też jak gdyby specjalnie nie będziemy konkurować tutaj z wielkimi maratonami. To też są trudności organizacyjne, trudno dla nawet kilkudziesięciu osób robić ten długi dystans. Rezygnacja z maratonu nie oznacza jednak końca biegania wokół jeziora. Pozostaną cieszące się niesłabnącą popularnością dystanse na 20 i 10 km. W tym roku bieg na 10 km ukończyło łącznie aż 122 zawodników. Z kolei dwukrotnie dłuższy dystans pokonało łącznie 110 biegaczek i biegaczy. Akurat jak ja biegłam dyszkę, to była pogoda bardzo fajna, bo jeszcze nie było słoneczka, więc pogoda była super do biegania. Dzisiaj nawet ustanowiłam swój rekord, więc jestem zadowolona bardzo z biegu. Ja biegłem półmaraton, tak samo jak kolega. To już nie pierwszy mój półmaraton. Dzisiaj akurat zrobiłem sobie życiówkę. Także cieszę się bardzo. Muszę przyznać, że dzisiaj bardzo dobrze mi się biegło. Na końcu jeszcze miałem troszeczkę siły, także myślę, że będę się powoli przymierzał do kolejnych półmaratonów. Ale jednak no, chyba najlepiej mi się biega dychy. I tutaj też bym chciał od razu zaprosić na golejowską dychę, którą będziemy organizować drugą edycję 23 października w Golejowie koło Staszowa. Także serdecznie zapraszamy. Dla członków nowo powstałej na Podkarpaciu charytatywnej grupy Solidarni udział w biegach nad jeziorem był okazją do zbiórki pieniędzy na leczenie 5-letniego Maksia. Biegamy dzisiaj dla Maksymiliana Jachyma, który właśnie przechodzi eksperymentalną leczenie w Niemczech, w klinice. To jest dla niego ostatnia szansa na wyzdrowienie, ponieważ około 2-letnie leczenie jego choroby, to jest neuroblastoma, w Polsce okazało się bezskuteczne. Więc teraz właśnie przebywa w Niemczech. No i czekamy na ostateczną wycenę, że tak powiem, tego leczenia, ale będzie bardzo drogie. Bardzo drogie, to jest cena porównywalna z 2 dużymi mieszkaniami w Warszawie. Informacje o tym, jak można pomóc chłopcu, dostępne są na stronie Fundacji Kawałek Nieba.